Dzień dobry YouTube, Rafał Grabowski z tej strony. Mamy 4 kwietnia, jest godzina 6.30, także dzisiaj trenuję rano. W planie teoretycznie miałem przysiady, ale w tamtym tygodniu to czułem i dalej to czuję delikatnie. Tak jest, mam... Znaczy dzisiaj w zasadzie to wymacałem jakieś zgrubienie na pachwinie. Nie wiem co to jest, ale już kiedyś miałem z tym problem, że jak robiłem przysiad, strasznie mnie jakoś bolało właśnie w prawej pachwinie. No i dzisiaj to zgrubienie wyczułem, także no dzisiaj jak wrócę do domu, to wezmę tą piłkę, co mam i będę rolował sobie to miejsce, może żeby to jakoś rozbić. No bo dzisiaj na pewno przysiady by mi nie poszły zbyt dobrze, a w tym tygodniu chcę posprawdzać jedynki. Oczywiście nie będę jakoś tam mocno przeciążał mojego układu nerwowego. W każdym razie chcę zobaczyć, w którym miejscu jestem, więc dzisiaj mamy trening push. Sprawdzę, jak mi pójdzie wciskanie z pauzą i może też sprawdzę żołnierskie, ale to jeszcze nie wiem, w sumie nigdy nie sprawdzałem i też to jest taki ruch, gdzie chyba nie chcę jakoś specjalnie dochodzić do tego mojego maksimum, nazwijmy to, żeby tam przypadkiem do jakiejś kontuzji nie doprowadzić. Dobra, właśnie wjeżdżam na parking, także widzimy się na treningu. Więc tak jak mówiłem, dzisiaj robiłem test wyciskania z pauzą na ławce poziomej. Zacząłem od 100 kg, poszło mi bardzo gładko. Założyłem 107,5, poprosiłem kolegę o asekurację. Też poszło bez problemów i tutaj wyrównałem swój obecny rekord, jeśli chodzi o wyciskanie z pauzą. Także dołożyłem 2,5 kg. No i pozwolę Wam ten klip, żeby poszedł bez komentarza. Także jestem na redukcji, a pobiłem kolejny rekord, co mnie dziwi z jednej strony, ale też no, oczywiście bardzo cieszy. Także 110 kg nowy rekord, jeśli chodzi o wyciskanie z pauzą. Tam wcześniej touch'em go zrobiłem na 112,5, poszło mi, także jestem bardzo zadowolony. Dalej zrobiłem sobie 3 back off sety na 85 kg, też z pauzą oczywiście po 6 powtórzeń. W tym ostatnie powtórzenie było dość długo przetrzymane, tak około 3 sekund, dopiero szedłem do góry. Nie było to jakoś szczególnie ciężkie, tam miałem jeszcze około 2 ruchów w zapasie przy każdej serii, także raczej spokojnie, do tego potrzebnym asekuracyjnie. Dalej robiłem wyciskanie żołnierskie, zrobiłem tylko 3 serie, nie testowałem tutaj maksa, zrobiłem sobie na 55 kg po 5 powtórzeń bodajże. No i mówię, też bez żadnych problemów, nie chciałem się jakoś szczególnie przeciążać, zwłaszcza że, no, z tego względu, że już robiłem maksy właśnie na wyciskaniu z pauzą, a jutro zamierzam zrobić przysiady, o ile pozwoli mi ta pachwina, także zobaczymy jeszcze dzisiaj, no i jutro oczywiście. Ewentualnie zamienię sobie 2 treningi dołu, także jutro zrobię martwy ciąg, a później w ciągu tygodnia zrobię przysiady. Dalej po żołnierskim przeszedłem do wyciskania sztangi na ławce poziomej wąsko. I tutaj rada dla Was, nie łapcie jakoś aż pomiędzy tymi ringami, co tam są, albo wężej niż linia barków, bo to jest bez sensu, możecie sobie uszkodzić nadgarstki, wcale jakoś mocniej triceps przy tym nie pracuje. Ja chwytam tak delikatnie szerzej nawet niż mam linię barków, tak? Najważniejsze jest, żeby starać się ten triceps, przepraszam, łokcie trzymać bliżej ciała, ale też nie jakoś, żeby ograniczać powiedzmy naszą mobilność ruchową, nazwijmy to, tak? Tutaj zrobiłem 3 serie po 6 powtórzeń na 80 kg i następnie już takie 2 ćwiczenia suplementacyjne, nazwijmy to, czyli unoszenie linki wyciągu dolnego bokiem na barki. Tutaj sobie robię 3 serie po 12 powtórzeń. Matt Ogus poleca bardzo to ćwiczenie i jara sobie na hantlach, właśnie raz robię z tym wyciągiem. Trochę inaczej pracuje wtedy bark, także jakby ktoś chciał sobie urozmaicić, to oczywiście polecam to ćwiczenie. I połączyłem to w super serii
z uginaniem, właściwie ściąganiem drążka wyciągu górnego, my triceps. Tego zrobiłem akurat tylko dwie serie, tak po 14 powtórzeń chyba mi wyszło. Też skupiałem się tutaj bardziej na dopięciu mięśniowym, niż żeby doładować tego ciężaru jak najwięcej. I tutaj też co dowiedziałem się od Mata Ogusa, lepiej używać jest drążka zdecydowanie, bo przy lince i przy użyciu drążka triceps, zauważcie, że pracuje Wam tak samo. Jakbyście obkręcili nadgarstek nawet na zewnątrz, zrotowali z linkami, to tak czy siak zauważcie, że Wasz triceps będzie cały czas w tym samym miejscu. Nie będzie tam jakiegoś ruchu, jak się dotkniecie przy dopięciu, tak? A drążek lepiej z tego względu, że można nałożyć więcej ciężaru niż na linkach, tak? Czyli bardziej przepracujemy ten nasz mięsień. Ja tak robię od dłuższego czasu, no i już na linkach dawno nie robiłem w sumie i nie brakuje mi jakoś. Dobra, to tyle jeśli chodzi o trening. Przechodzimy do dalszej części vloga. Właśnie skończyłem pracę. W trakcie powrotu do domu jeszcze będę musiał podjechać do dwóch sklepów, znaczy do Lidla i do Biedronki. Skończyło mi się parę rzeczy, ale jest dzisiaj tak piękna pogoda, że chyba jak wrócę, to w ramach cardio pójdę sobie na plażę. To są plusy właśnie mieszkania nad morzem. Akurat jeszcze w mojej lokalizacji wychodzę z bloku i w 10 minut jestem dosłownie nad morzem. Także wezmę Was dzisiaj na spacer. Właśnie wróciłem z zakupów. Byłem w Lidlu i w Biedronce, łącznie wydałem 48 zł, także po szybkości powiem, co kupiłem. Może zacznijmy od warzyw. Pieczarki, dodaję je do swojego omleta, jeżeli nie trenuję rano, a teraz w większości w sumie moje treningi będę wykonywał popołudniami. Papryka, cebula, też dodaję, podsmażam wszystko, potem rzucam do omletu. I tą samą mieszankę podsmażoną też rzucam do swoich sałatek, które jem sobie w pracy jako obiad. Dalej mamy trio warzywne z Biedronki, tutaj macie kalafior, brokuł i marchewka, dla mnie idealne połączenie. To głównie jem wieczorem, także jeżeli chodzi o błonnik w ciągu dnia, to naprawdę mam odpowiednie ilości, tak też również jeżeli chodzi o mikroelementy. Dalej teraz ostatnio wieczorami jadłem sobie makaron z sosem jakimś, no ale to niestety ma trochę więcej węglowodanów, także zastąpię to ziemniakami. I dla tych, którzy uważają, że ziemniaki są niezdrowe i że od nich się tyje, tyje się przede wszystkim o to, że jak jadaliście w swoich domach ziemniaki, to często wasze mamy albo ojcowie polewali to też tłuszczem, na którym zostało usmażone jakieś mięso. Tak? No, dzięki temu te ziemniaki były dużo bardziej kaloryczne. Natomiast jeżeli chodzi o 100 gramów ziemniaków, macie tam około 19-20 gramów węglowodanów. Tak? Różne źródła różnie podają. Więc jest to dużo mniej objętości, dużo więcej macie objętości jedzenia w porównaniu do paczki ryżu. Tak? Bo paczka ryżu ma 80 gramów węglowodanów. Także musielibyście zjeść 400 gramów ziemniaków, żeby mieć tyle samo kalorii z ryżu, tak? Więc w porównaniu do ryżu, więc no jest to zdecydowanie lepsza opcja, jak się jest na redukcji. Są też bogatym źródłem błonnika, potasu, także no to jest naprawdę wiele plusów, jeśli chodzi o ziemniaki. Tak, no najlepiej by było kupować bataty, ale są dużo droższe. Dalej mleko bez laktozy. Kolejna rzecz, salsa pikantna. To kupiłem w Lidlu. Fajna opcja do sałatek właśnie, albo do ewentualnie omletów. Zobaczymy, czy tu fokus złapie. W 100 gramach jest 0,2 grama tłuszczu, węglowodanów 12 i 0,9 grama białka. No ja maksymalnie używam może 0,3, 0,4, jeśli chodzi o omlet albo sałatkę. Dalej mamy ser topiony light z Lidla, coś takiego jest. Tutaj w jednym plasterku. Czy gdzieś to znajdę? Dobra, napiszę Wam na ekranie, bo teraz ciężko mi jest to znaleźć. Kolejne jajka. Chciałem kupić 30 sztuk od razu, ale niestety już ich nie mieli, także musiałem kupić
zwykłe opakowanie 10 sztuk. No i to jest ta nowość, o której Wam ostatnio w filmie mówiłem. Mięso mielone z kurczaka, poniżej 2% tłuszczu. Tutaj są makroskładniki wypisane. 22,2 g białka, 1,7 g tłuszczu. Także świetna opcja do jakichś makaronów ewentualnie, albo nawet do sałatek. No i klasycznie pierś z kurczaka. I tak jak mówię, za to wszystko zapłaciłem 48 zł. W tym też były jakieś tam gumy do rzucia. Więc ogólnie nie jest jakoś tam tragicznie. Ziemniaki mi starczą na jakiś czas, tak samo pieczarki. Te trio warzywne, mleko, salsa również, także no mięso praktycznie to co tutaj jest starczy mi na 2 dni. No tutaj mam 2 porcje i tutaj mam 2 porcje, więc nie ma, myślę, tragedii jeśli chodzi o wydatki. Ogólnie postanowiłem, że w tym miesiącu zacznę sobie te wszystkie notatki, wydatki spisywać i podliczę ile wydaję na jedzenie. Dobra, przebieram się i lecimy na spacer. No i taki spacerek nad morze zajął mi około 15 minut w jedną stronę. Na dobrą sprawę przyszedłem, spojrzałem na morze i odszedłem. No ale już coraz więcej osób zaczyna się pojawiać. Widziałem nawet grupkę, która już sobie grilla zaczęła odpalać. Także poczuli wiosnę, ogień. No i przebiśniegi też się zaczęły pokazywać u dziewczyn, także robi się coraz fajniej. Wracam na chatę i robię sobie jedzenie. Jest 19:27, ja właśnie zabieram się za swój ostatni posiłek. Obejrzę sobie przy okazji 12 odcinek Breaking Bada, 4. sezonu. A chciałem wybrać teraz zwycięzcę kuponu rabatowego na 10 zł w sklepie WK. Także momencik, zaraz sobie wybiorę. Zwycięzcą kuponu będzie Axarus19, także jak widzisz ten film, napisz do mnie maila, ja Ci wyślę kod rabatowy, do wykorzystania będzie do 31 kwietnia. Także to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszego vloga. Dziękuję bardzo za uwagę. Proszę łapki w górę i subskrypcję kanału i widzimy się w następnym filmie. Pozdro!